powiedzieć, jak to się... No super! Wreszcie Racibórz się trochę rozwija, muszę powiedzieć. Jest coraz ładniejsze. Co prawda są takie jakieś różne takie kloce betonowe postawione i to tak trochę nie pasuje tu do tego wszystkiego, ale pięknie zrobione wszystko. Dziwię się tylko, że ta Odra po prostu za parę lat to zarośnie, bo jest znieczyszczona. Jak widzimy, już tam wszystko, tam różne takie kwasy z tego wyrastają. I to powinno się też za to wziąć i wtedy by było ładnie. Czyli tu mógłby Raciborzanin wypoczywać nad tą wodą, tak jak to kiedyś bywało. Z historii wiemy, że ludzie się kąpali i robili piękne rzeczy. Ale te bulwary są po to, żeby właśnie wypoczywać. Więc... Tak, więc o to właśnie chodzi, ale ta Odra powinna być też trochę zadbana. Okej, jak możemy jeszcze poprosić o drugą opinię? A mnie się bardzo podoba, ja jestem zachwycony Racibórzem w ogóle. Tutaj też, tym wszystkim. I Racibórz jest piękny i każdemu polecam przyjeżdżać do Raciborza. A pamiętają panowie ten krajobraz sprzed tego? Tak, jeszcze, ja to pamiętam, jak tu się krowy pasły. O, to także jeszcze... panowie tego nie pamiętają. No nie, nie możemy. Ale tu tak było, także jest pięknie, naprawdę pięknie. Okej, to duży przeskok od pastwiska do... To będzie miejsce, gdzie szkoda, będzie można was spotkać. Tylko, że to jest taki odcinek, tam się rozpoczyna, że tu się kończy. Tam się kończy i to nie prawda. Ma takiej ciągłości, bo to powinno być na całym tutaj, na całą Odrę przynajmniej na długość Raciborza takie coś zrobione. Czyli jednak kierunek powinien być tam dalej, wydłużony. Dalej to powinno być kontynuowane. Otóż to, dobrze, fajnie. Będzie to dobre miejsce do wypoczywania, dla Raciborza, dla ludzi, którzy tutaj będą przyjeżdżali? No, fajnie, jestem przekonany. Panowie, jeszcze możecie z imion się przedstawić? Pan... Zgraja Huber. Dobrze. Zygmunt Kwiatkowski. Okej. Okay. Lech Kazimierz. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, tak.